Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Resort Zdrowia odnotował dziś rano blisko 130 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dwie kolejne osoby nie żyją. Na ten wynik głównie rzutuje nadal Śląsk, 69 przypadków ze Śląska. I co ponownie podkreślę, no w dużej mierze są to rodziny górników. Rodziny, które jednak były testowane w kwarantannie, więc tutaj nie ma obaw o zakażanie poziome, transmisję poziomu w społeczeństwie, ponieważ to są testy wśród rodzin przebywających w kwarantannie, więc te osoby nie mogły zakażać innych osób. Kończymy testować ostatnią z kopalń, tam będziemy mieli też trochę wyników dodatnich, ale tu już ognisk dużych nie ma. Bardzo istotna rzecz, po raz kolejny to podkreślę, te ogniska na Śląsku, one zostały już zamknięte. Tak naprawdę to teraz rzutują na te wyniki głównie rodziny testowane w granicach od 800 do 1200 testów dziennie, testów wśród rodzin przebywających w kwarantannie. Poza trzema województwami, czyli Śląsk, Łódzkie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, przepraszam, mówimy tak naprawdę o spadku liczby zachorowań. W pozostałych województwach mamy spadki, tutaj te wyniki jeszcze w tych trzech województwach są wyższe, ale liczymy, że od przyszłego tygodnia te wyniki też w tych województwach zaczną spadać i ta tendencja wszędzie będzie wyglądała podobnie. Zjednoczona Prawica tym razem mówi wspólnym głosem w sprawie wyborów prezydenckich. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podkreśla, że 28 czerwca to ostatni termin na przeprowadzenie głosowania. Kiedy politycy PiS-u i Solidarnej Polski proponowali, by wybory odbyły się najpóźniej 23 maja, wyłamał się Jarosław Gowin i Porozumienie. Teraz o podziałach nie ma już mowy, zwłaszcza że Platforma Obywatelska powtarza ten sam schemat znany już wcześniej. Wykorzystuje 30 dni na procedowanie ustawy o wyborach w Senacie. Stoją za tym czysto partykularne interesy. Z całą pewnością nie jest to interes Polski. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podkreśla, że to opozycja dziś pomija konstytucję. Dodaje, że ostatni możliwy termin, w którym mogą odbyć się wybory, to 28 czerwca. Jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, na przykład przez Sąd Najwyższy, i tak ten akt będzie mógł nastąpić. Chodzi o to, by Sąd Najwyższy miał czas na stwierdzenie ważności wyborów. Obóz rządzący chce również uniknąć sytuacji, w której Polska nawet na chwilę pozostanie bez głowy państwa. Chcę zaapelować do liderów opozycji, żeby przestali się ośmieszać, żeby przestali grać interesem Polski w imię bardzo partykularnych interesików swoich partii. Jarosław Gowin mówi o podziałach wewnątrz opozycji. Zjednoczona Prawica, w odróżnieniu od tego, co było jeszcze kilka tygodni temu, pozostaje naprawdę zjednoczona. Wszystko wskazuje na to, że ta nagła walka opozycji, ta próba przesunięcia wyborów na sierpień, to jest element jakichś wojenek w obrębie opozycji. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podkreśla, że Polska powinna jak najszybciej skupić się na walce ze skutkami epidemii, stąd z wyborami nie można już dłużej czekać. W naszym interesie jest to, aby jak najszybciej zagwarantować stabilność polityczną wszystkich ośrodków władzy. Aby doprowadzić do obstrukcji, opozycja może sięgać po samorządy. Zwłaszcza, że najbliższe wybory mają łączyć głosowanie w lokalach wyborczych z głosowaniem korespondencyjnym. Wybory będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu. Już wcześniej także premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że do wyborów na pewno dojdzie w czerwcu. Portal TVP Info publikuje nagranie, które potwierdza cichą zbiórkę podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Koalicja Obywatelska mówi o prowokacji. Prawo i Sprawiedliwość żąda wyjaśnień.
Jeszcze przed tym, jak Koalicja Obywatelska zmieniła kandydata w wyborach prezydenckich, Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła o zbieraniu podpisów na dwóch kandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Mi się wydaje, wie pan, że już co najmniej od rana mają pewnie na obu kandydatów naszych wypadek po 10 tysięcy podpisów. Kiedy w odpowiedzi usłyszała, że nie można zbierać podpisów, bo nie ma rozpisanych wyborów, wycofała się ze swoich słów. Nie są jeszcze rozpisane wybory, no to nie wiedziałam, no, od pierwszego dnia będą zbierać. Kampanii wciąż nie ma, bo nie została opublikowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. PiS wciąż czeka na Senat, który przetrzymuje ustawę regulującą przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski ruszył jednak w Polskę i takie obrazy, które zarejestrowano już w trakcie kampanii, muszą budzić wątpliwości. To poseł Sławomir Nitras. Karty przynieśli. Teraz portal TVP Info donosi, że podpisy na Rafała Trzaskowskiego zbierane są w Warszawie. Udało się to potwierdzić w biurze rachunkowym prowadzonym przez warszawską radną Koalicji Obywatelskiej i potwierdza to nagranie, jakie zamieścił portal. Na pana Trzaskowskiego tutaj można podpis złożyć? Na można, tak. Jest tu druk, nie wiem czy tu jest, nie, zabrały panie. To proszę bardzo, na nowej liście od razu imię, nazwisko, adres zamieszkania. Koalicja Obywatelska idzie w zaparte. Nie prowadzimy żadnej oficjalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Materiał portalu TVP Info to prowokacja. Rzecznik rządu Piotr Müller przekonuje, że gołym okiem widać, że są zbierane podpisy. Dodał, że odbywa się to przy cichym przyzwoleniu Koalicji Obywatelskiej. Jestem przekonany, że w ciągu kilku najbliższych dni wyjdzie co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt podobnych przypadków w kraju. Na razie sprawy nie komentuje PKW. Około 10% przypadków przemocy domowej wymaga pilnej interwencji policji ze względu na m.in. zagrożenie życia, poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Szybkie izolowanie sprawców od ofiar ma gwarantować nowa ustawa o walce z przemocą. W ubiegłym roku według danych resortu sprawiedliwości doszło do 166 tysięcy przypadków przemocy domowej. To były różne formy przemocy według statystyk. Przemoc psychiczna nieco ponad 80 tysięcy, fizyczna prawie 60 tysięcy, seksualna ponad 1200 przypadków, inna 23 tysiące. Wiele przypadków wymagało szybkiej interwencji policji i odizolowania sprawców przemocy od ofiary. Określa się, że około 10% wszystkich zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie wymagało pilnej interwencji służb, m.in. ze względu na zagrożenie życia. Teraz pomoc ofiarom ma ułatwić nowa ustawa, jaka powstała w resorcie sprawiedliwości. Podpisał się już pod nią prezydent Andrzej Duda. Przepisy gwarantują szybkie izolowanie sprawców przemocy od ofiar. Takie uprawnienie otrzymała policja i żandarmeria wojskowa. Uprawnienie do wydania wobec osoby stosującej przemoc natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do tego mieszkania i jego najbliższego otoczenia. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że nie będzie już sytuacji, kiedy ofiara przemocy będzie pozostawała pod jednym dachem ze sprawcą. Nowe przepisy mają również przyspieszyć wszystkie procedury sądowe dotyczące właśnie izolacji sprawców od ofiar. Płytka recesja i niskie bezrobocie, tak o gospodarczej sytuacji Polski mówił na antenie telewizji Trwam prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Wyraził poparcie dla nowych rozwiązań, jakie znalazły się w tarczy 4.0. W Sejmie toczą się prace nad projektem tarczy antykryzysowej. To już czwarta wersja. Tu jest cały szereg takich rozwiązań, które w tej tarczy 4.0, które my popieramy. Jak choćby te uelastycznienie prawa pracy, które może być kluczowe dla utrzymania wielu miejsc pracy czy dopłaty do kredytów. Początkowa wersja projektu tarczy antykryzysowej wymagała doprecyzowania i usprawnienia, mówił prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak na antenie telewizji Trwam. Te rozwiązania, które zostały zaprezentowane w tej tarczy finansowej, to jest taka Polska, z której ja jestem bardzo dumny i chciałbym, żeby cała Polska tak wyglądała. I to działa bardzo sprawnie. Ludzie dostają pieniądze nawet w ciągu 48 godzin. Od złożenia wniosku. Jest to całkowicie odbiurokratyzowane, zupełnie inna filozofia. No te tarcze, no to różnie, szczególnie ta pierwsza, no to zawiera cały szereg słusznych instrumentów, ale już sposób ich realizacji, no jest daleko odbiegający od oczekiwań kogokolwiek.
Cezary Kaźmierczak podkreślił, że Polska w obliczu kryzysu radzi sobie lepiej, niż można było się tego wcześniej spodziewać. Jak na razie to ta recesja, która występuje przy tej pandemii, jest ona wyjątkowo płytka i przyznaję się bez bicia, że nie przewidywałem, że będzie aż tak płytka. Nie znam nikogo, chociaż oczywiście teraz to wszyscy będą już przewidzieli to, ale ja osobiście nie znam nikogo, kto przewidywał tak płytką recesję i tak niskie bezrobocie. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców mówił o potraktowaniu epidemii jako szansy, a nie zagrożenia. Wskazał m.in. na rozwój internetu. Mówił o potrzebie doprowadzenia szybkiego łącza do szkół, ośrodków kultury i straży pożarnych. Cyfryzacja może również usprawnić sektor publiczny. Przyspieszyć wiele spraw, tłumaczył. Agenci CBA zatrzymali 4 osoby w śledztwie dotyczącym fikcyjnych faktur VAT. Zatrzymani biznesmeni prowadzili własne firmy na terenie województwa śląskiego, głównie w branży usługowej. Mężczyźni wprowadzili do obiegu fikcyjne faktury. Narażali tym samym Skarb Państwa na straty. Zatrzymani posługiwali się fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę blisko 500 000 zł. Przestępczy proceder miał miejsce w latach 2018-2019. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z katowickiej delegatury CBA. To kontynuacja śledztwa w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej. Już wcześniej do tej sprawy funkcjonariusze CBA zatrzymali 11 osób. W toku śledztwa ustalono, że wartość pustych faktów opiewała na 24 miliony złotych. Zatrzymane osoby trafiły do prokuratury w Krakowie, tam usłyszały zarzuty. Informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Europa na nowo powinna stać się wielkim warsztatem produkcyjnym, podkreśla prezydent Andrzej Duda w odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej o utworzeniu Funduszu Odbudowy. To środki, które pozwolą Unii stać się ponownie wielkim globalnym graczem, mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki. Europa musi też wymyśleć się na nowo, musi rzeczywiście przyciągnąć z powrotem te części gospodarki, te różne branże, te sektory gospodarcze, które zostały z różnych względów wyoutsourcowane, jak to się mówi, za granicę. W oparciu o ten fundusz odbudowy chcemy, żeby Europa znowu była wielka, była globalnym graczem kluczowym, bez którego nie będą możliwe podejmowane decyzje finansowe, gospodarcze, polityczne. Bardzo często mówi się o Europie jako o poważnym graczu gospodarczym, ale takim, który ma mniejszą siłę polityczną. Ten fundusz odbudowy w połączeniu z funduszem wieloletnich ram finansowych, czyli z budżetem Unii Europejskiej, to bardzo duża, nowa inicjatywa, to wielki impuls finansowy, który da rzeczywiście perspektywę rozwoju gospodarczego Europie, a w tym przede wszystkim również Polsce, jakiej do tej pory nie widzieliśmy. Europa powinna na nowo stać się wielkim warsztatem produkcyjnym. My powinniśmy wrócić do produkcji, której bardzo często Europa już dawno zaniechała, która została wyprowadzona gdzieś poprzez politykę obcinania kosztów daleko, daleko na wschód, gdzieś do dalekiej Azji czy w inne miejsca. To w dobie koronawirusa spowodowało bardzo często rwanie się łańcuchów dostaw, brak możliwości uzyskania różnego rodzaju komponentów niezbędnych do produkowania ważnych urządzeń, ważnych materiałów, które w dobie koronawirusa okazały się na wagę złota, a były po prostu przez to niedostępne. I tą politykę my koniecznie musimy zrewidować po to, by właśnie wrócić w większym stopniu do tej produkcji rodzimej. Produkcji oczywiście nowoczesnej, produkcji niezwykle innowacyjnej, bo na to trzeba się nastawić. To wymaga wielkich nakładów, to wymaga badań i rozwoju, ale przede wszystkim to wymaga ambitnego planu i cieszę się, że ten ambitny plan jest. Fundusz odbudowy, jaki zaproponowała Komisja Europejska, to środki na poziomie 750 miliardów euro. Państwa członkowskie z zadowoleniem przyjmują plan i chcą szybkich negocjacji. Unia Europejska odpowiada na kryzys wywołany pandemią COVID-19, proponując konkretne środki, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Komisja Europejska proponuje dziś nowy instrument naprawczy o wartości 750 miliardów euro.
Z tej puli 250 miliardów euro ma pójść na nisko oprocentowane pożyczki, a 500 miliardów euro na bezzwrotne subwencje dla krajów unijnych. Te dotacje są wspólną inwestycją w naszą przyszłość. One nijak się mają do wcześniejszych pieniędzy dla państw członkowskich. One wszystkie przejdą przez budżet europejski i będą rozdzielane zgodnie z jasnym kluczem. Krajem, który ma dostać najwięcej z tej sumy, są Włochy. Środki przeznaczone na odbudowę tamtejszej gospodarki sięgają 172 miliardów euro. Znakomity sygnał z Brukseli idzie w kierunku wskazanym przez Włochy. Zostaliśmy opisani jako wizjonerzy, bo wierzyliśmy w to od początku. 500 miliardów euro grantów i 250 miliardów euro pożyczek to odpowiednia suma. Teraz przyspieszmy negocjacje i uwolnijmy szybko te środki. Napisał na Twitterze włoski premier Giuseppe Conte. Podobny entuzjazm widać po stronie innych krajów, takich jak Hiszpania czy Francja. Powinniśmy jak najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie dostępu do tych środków, dzięki którym będziemy mogli reaktywować gospodarkę oraz przezwyciężyć kryzys. To ważny dzień dla Europy. Ursula von der Leyen oferuje bezprecedensowy plan naprawczy w wysokości 750 miliardów euro dla regionów i sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji. Umożliwiło to francusko-niemieckie porozumienie. Musimy działać szybko i przyjąć ambitne porozumienie ze wszystkimi naszymi europejskimi partnerami. Na jak najszybsze osiągnięcie kompromisu liczą także Niemcy. Oczywiste jest, że dyskusja jeszcze się nie zakończyła. Konieczne jest porozumienie między 27 państwami członkowskimi, ale już teraz można bezpiecznie powiedzieć, że szanse są bardzo duże, że dojdzie do dobrej i solidnej zgody. Polska należy do głównych beneficjentów Funduszu Odbudowy. Otrzymamy czwartą, największą kwotę po Włoszech, Hiszpanii i Francji. To blisko 64 miliardy euro. I na teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.